Dzień dobry kochani, witam Was na kanale Taka Sytuacja. Ja jestem Milena. W dzisiejszym filmie, słuchajcie, jedziemy na sterylizację. Tutaj widzimy, jak Aira niczego nieświadoma sama wskoczyła do bagażnika. Bardzo się cieszyła, że gdzieś jedzie, no ale tak jak mówię, no nie była świadoma, gdzie jedziemy. A tutaj z kolei widzimy już Airę po podaniu środka usypiającego. My już wróciliśmy. Jak się czujesz, kochanie? No jeszcze taka jest, no że tak powiem, przymulona. Ale ja zaraz siądę przy niej i trochę z wami porozmawiam. Ja się chyba nawet dzisiaj z wami nie przywitałam, ale to dlatego, że na dzisiejszy dzień był ciężki dla nas. Jakby Niunia miała zabieg o 13:00, ja przez całą noc nie mogłam spać, bo się przejmowałam. Cały dzień się źle czułam, bo się przejmowałam. No. Oprócz tego, że ona miała zabieg, to miała też dzisiaj robione wyniki, tak głębsze. Pierwsze, odkąd jest z nami, takie dokładne, czyli tam na dysplazję stawów miała robione, z krwi osłuchane serduszko miała. No, całe szczęście wszystko wyszło bardzo dobrze. Lepiej nawet niż się spodziewaliśmy, bo jako, że Tarasa ma to do siebie, że ma problem z nogami tylnymi, łapami, no to tutaj się okazało, że jest wszystko w porządku. Do tego szybko przebiegł zabieg. Tak naprawdę o 13:00 byliśmy tam, no to zanim jeszcze wiadomo wszystko, zanim krew jej pobrali, to ja byłam przy tym. Jakby dopiero jak zasnęła, to ją zabrali, także ja jestem też zadowolona i byłam spokojniejsza, bo wiedziałam, że ona jest spokojniejsza, bo ja cały czas z nią byłam, rozmawiałam, wzięłam jej kocyki ulubione, tak żeby ona też czuła swój i nasz zapach. Co jeszcze? No tak jak mówię, to potrwało gdzieś tak 2,5 godzinki. Ja miałam zajechać do sklepu, ale że wszędzie kolejki, no to zadzwonili do mnie, że już jest do odebrania i już była wybudzona i czekała na mnie, tak. No i wiadomo, jest dzisiaj tak cały dzień taka ospała, no dzisiaj nie czuję bólu, natomiast już od jutra mamy leki przeciwbólowe i mamy antybiotyk, także jeszcze dodatkowo potrwało nam to, żeby pojeździć po aptekach w drodze powrotnej, bo ze względu na to, że ona jest duża, to weterynaryjne, no to by były ogromne koszty, a tak naprawdę to są takie same antybiotyki, co dla ludzi. Więc dostaliśmy receptę do wykupienia w aptece. No i trzeba było pojeździć, bo akurat tego antybiotyku nigdzie nie można było znaleźć. Ale znaleźliśmy, udało nam się to. Także i osłonowe, no bo to tak samo jak z ludźmi. Jak dostaję leki, to antybiotyk, to trzeba też osłonowe, tak? Żeby te probiotyki jakoś tam zadziałały. Wyglądam, mówię, jakby mnie dzisiaj coś przejechało, ale no tak na mnie stres działa. Jestem, tak byłam cały dzień rozdygotana i powiem szczerze, że jak zadzwonił weterynarz, że już możemy, że już możemy ją odebrać, to aż się popłakałam, jak ją zobaczyłam, bo naprawdę emocje, no niby wiem, że to jest taki zabieg mało inwazyjny, tak, rutynowy, można by było powiedzieć, to ja się stresuję i każdym z zwierzęciem się stresowałam, czy psem, czy kotem, no i teraz akurat na nią padło. No wiadomo, teraz się troszeczkę gorzej będzie czuła, ale będzie lepiej. Także już nie mamy za sobą. Niby mówię tutaj o Airze, a proszę bardzo, cały czas mam Kajtka na kolanach, bo potrzebuję miłości, tak? Kot jest ciągle
Co dodatkowo mnie zdziwiło u niej, to to, że tak naprawdę cały czas chciała być tylko przy mnie. Jakby mimo, że moi rodzice byli, to na przykład jak już po wszystkim było, jak była już wybudzona, no to parła tylko, żeby do mnie, tak? I później z samochodu, no bo taka kołowata była, nie chciała wyjść, to dopiero jak usłyszała mój głos, jak do niej mówiłam, to dopiero się tego, bo tak to się kuliła gdzieś tam w kątu, w bagażniku. Także Junia już jest, śpi sobie, ma uroczy, zielony kaftanik. Mogłam powiedzieć, że jej zielony nie bardzo, ona czerwony woli. Ale tak. No i miejmy nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz lepiej. Ja na to liczę. Oprócz tego jeszcze właśnie byłam w Lidzbargu, to bo musiałam zajechać do sklepów spożywczych ze względu na to, że już mi się pokończyły zapasy jedzenia. Ale oprócz tego wymyśliliśmy sobie z Wojtkiem, że chcemy sobie zawiesić skarpety świąteczne. I powiem Wam, że nigdzie nie mogłam znaleźć takich ładnych, nie? Żeby nie były takie kiczowate te skarpety świąteczne. I znalazłam, słuchajcie, w Pepco jedną taką, a drugą taką. Także będziemy mieli swoje, każdy będzie miał swoją, tak? Zawiesimy sobie, ja już mam pomysł. Także poczekają jeszcze sobie do grudnia i w grudniu ruszamy. Mam nadzieję, że uda nam się, żeby jeden filmik dziennie wchodził, tak? Czyli codziennie, żeby filmik wchodził, żeby było takie daily. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo różnie bywa, tak? Ja mam też w grudniu mało zjazdów, chyba tylko jeden, więc no mam nadzieję, że nam się to uda. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze do grudnia mamy trochę czasu. Na razie najważniejsza jest Niunia, żeby wydobrzała. No i zobaczymy, jak to jutro będzie. Na razie, mówię, jest taka kołowata. Wszystkie koty się do niej wtulały. Przyszły ją opatrzeć, jak tylko przyjechała, żeby sprawdzić, tak, żeby wszystkie zapachy wywąchać. O, teraz Kajtek do niej poszedł. Zaraz się troszeczkę ogarnę. Trzeba będzie po Wojtka pojechać. Nie wiem, co zrobić na kolację. Zaraz muszę coś wymyślić. No i tyle. Taki to dzisiaj dzień. Trochę nudny. Chociaż dla mnie, może dla Was nudny, dla mnie się bardzo dużo działo. Mówię, taki, no ciężki. Ciężki to jest czas, ale wiem, że będzie lepiej. Ja ogólnie jestem zwolenniczką kastracji, sterylizacji, tak jak zwał, tak zwał. Każdy zabieg, który jakby ma szansę na przedłużenie życia i poprawienie jakości życia psa, jest dla mnie na plus, tak? A to jest właśnie taki... no to jest taki zabieg, który daje nam tą szansę, tak? Ja wiem, po naszej starej, ona miała często, zanim ją jeszcze sterylizowaliśmy, miała często zapalenia, często nowotwory się mogą pojawić, tak? No i ogólnie jakby lepiej jest poddać zwierzaka takiemu zabiegowi. No oprócz tego zapobiegamy niechcianym ciążom, tak? A przy zwierzętach to jest, no to jest naprawdę coś mocnego, tak? Bo jak patrzy się po schroniskach, przytuliskach, ile tego jest, ile zwierząt jest niechcianych i takich pokrzywdzonych przez los, to aż się serce kraje. Dlatego ja wszystkie swoje zwierzęta mam wysterylizowane, czy tam wykastrowane i jestem z tego bardzo zadowolona. Koty tak mi się domu trzymają. Mam tą pewność, że nie przyniosą mi żadnych innych kotów. No bo i tak mam już ich dużo, tak? Tak samo tutaj. No jak ona miała cieczkę, to ja po prostu życia nie miałam. Ja cały czas musiałam za nią latać.
z mopem. Mimo, że miała majtki, ale szkoda mi ją było czasami w majtkach ten. Tutaj psów było pełno, przez płoty skakały. No masakra, masakra. A teraz będę miała święty spokój i ona będzie miała święty spokój, bo ona też się źle czuła. Dlatego ja jakby jestem za sterylizacją i bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy. No dobra. Pogadałam. To mogę się zabierać dalej za robotę. Muszę coś wymyślić na kolację. Także lecimy.